Katarzyna Dowbor zasłynęła dzięki swojej pracy w telewizji. Dziennikarka prowadziła wiele programów, które cieszyły się gigantyczną popularnością. Jednak ma na swoim koncie również inne sukcesy, o których mało kto wie. Katarzyna Dowbor bez dwóch zdań odniosła w naszym kraju gigantyczny sukces. Dziennikarka swoją karierę zaczęła budować jeszcze na studiach, co poskutkowało poważnymi problemami w jej życiu prywatnym. Jednak nie przeszkodziło jej to w dalszym dążeniu do swoich celów, które przyświecały jej każdego dnia. Również jej wygląd przyprawił jej nie lada kłopotów, ale i to nie stanęło jej na drodze do kariery. Katarzyna Dowbor zrobiła coś wspaniałego. Dziennikarka początkowo związana była ze stacją TVP, gdzie stworzyła wiele reportaży oraz telewizyjnych programów publicystycznych. Prowadziła również Pytanie na śniadanie oraz program Ogrodowa Dowborowa i Szczęśliwa Trzynaściestka. Jednak w 2013 roku przeszła do Polsatu, gdzie prowadzi Nasz Nowy Dom. Dzięki temu programowi udało jej się pomóc wielu polskim rodzinom, których warunki mieszkaniowe były wprost w opłakanym stanie. Wielu by mogło pomyśleć, że jest to jej cała aktualna działalność, ale nic bardziej mylnego. W 2018 roku dziennikarka zaczęła tworzyć we współpracy z Marcinem Koziołem interaktywne książki Stajnia pod Tęczą. Są to oczywiście pozycje dla dzieci opowiadające o koniach, do samych książek dołączone są również specjalne filmy, na których autorzy pokazują, jak opiekować się tymi zwierzętami. Dowbor występuje zarówno w samych książkach, jak i filmach, co tylko pokazuje jej zaangażowanie w cały ten projekt. Bez wątpienia książki te spodobałyby się córkom Marty Kaczyńskiej, które są wielkimi fankami jeździectwa. Książki zbierają bardzo pozytywne recenzje od czytelników, których dzieci wprost je pokochały. Na szczęście można je dostać bez większego problemu, przez co powinny się znaleźć w bibliotece każdego młodego miłośnika koni. Szkoda, że ludzie w większości przypadków nie słyszeli o tych książkach, ponieważ mogą stanowić wspaniały prezent dla ich dzieci. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne dzieła, które wyjdą spod ręki Katarzyny Dowbor. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.